W ten piątek ruszyły zapisy na sztandarową imprezę sportową po ulicach gminy Krosno-Odrzańskie. Już za miesiąc biegacze wezmą udział w kolejnej edycji Krośnieńskiej Dziesiątki. Jak zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli w tym roku 28 dnia tego miesiąca. Start głównego biegu jest o godzinie 10:00 na placu Unii Europejskiej. Niespodzianką dla biegaczy ma być modyfikacja powszechnie znanej trasy asfaltowej. W planach jest m.in. wyjście na miasto czy Park Tysiąclecia. Start i meta pozostają niezmienne. Najważniejsze rzeczy dziać się będą na placu Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ulegnie zmianie, czekamy na zatwierdzenia, na odpowiedzi. 210 osób to limit uczestników biegu głównego. Poza nim odbędą się także biegi dla dzieci. Żeby wziąć udział w Krośnieńskiej Dziesiątce, trzeba się zapisać i uiścić opłatę startową. W ramach opłaty upominki od sponsora. Opłata startowa 60 zł, jeżeli chodzi o dzieci 20 zł. Każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy, będą napoje, owoce. Zapisy na Krośnieńską Dziesiątkę są dostępne na portalu supermyślniksport.com.pl. Bieg rusza w niedzielę 28 sierpnia.